Po prostu park to zupełnie nowe miejsce, które powstało w okolicy Grudziądza. To miejsce, w którym zarówno młodzi, bardzo młodzi, jak i starsi znajdą coś dla siebie. Park otworzyliśmy w kwietniu tego roku. Przygotowaliśmy 5 tras, zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych. To, co nas cieszy, to regularnie przybywa coraz więcej chętnych, którzy odwiedzają nasz park. Obserwujemy, pytamy ludzi, skąd do nas dojeżdżają, więc z najdalszych zakątków Polski, ale i nie tylko. Informacja o tym, że park jest otwarty, dotarła w przeróżne miejsca i tych ludzi jest coraz więcej. To jakby skłoniło nas do tego, żeby poszerzyć naszą ofertę i na dniach będziemy otwierali zupełnie nową trasę, co uważam będzie największą atrakcją naszego parku, bo przygotowaliśmy trasę tyrolkową. To łącznie 0,5 kilometra zjazdów tyrolskich, które będą zaczynały się na wysokości aż 20 metrów. Przygotowaliśmy też w parku i inne atrakcje. Dużym zainteresowaniem cieszą się quady, mamy crossa, można skorzystać z jazdy konnej, jest paintball zarówno dla starszych, jak i dla maluchów. Mamy też bardzo dużą piaskownicę, z której w zasadzie korzystają wszyscy. Jesteśmy też po rozmowach z wykonawcą, z firmą HMM, która jakby budowała cały park. Plany są jakby dalekosiężne i w przyszłym roku na pewno będziemy dokładali kolejnych atrakcji. Mamy na tyle dużo terenu, że tych tras będzie w przyszłym roku zdecydowanie więcej.